Laudetur Jezus Chrystus. To wideo w wersji oryginalnej kilka dni temu wstawiłem na swój kanał rezerwowy Przyjaciel Rekinka, licząc, że może przez kilka godzin utrzyma się na YouTubie. Niestety po 5 minutach został zdjęty, ocenzurowany. Dlatego postanowiłem te kilka fragmentów usunąć, bo i tak bardzo jest warte obejrzenia. Wersję oryginalną podam w opisie pod filmem i w przypiętym komentarzu. Najbardziej znane zdanie, a zarazem przepowiednia ojca wszystkich pustelników brzmi następująco. Przyjdą takie czasy, że ludzie będą szaleni i gdy zobaczą kogoś przy zdrowych zmysłach, powstaną przeciw niemu, mówiąc: jesteś szalony, bo nie jesteś do nas podobny. To naprawdę szaleństwo. Jak wiecie, tyle zła zalało świat i Kościół. Największym szokiem i smutkiem jest to, że tak wielu naszych księży, biskupów i kardynałów uległo złej covidowej propagandzie. LGBT, małżeństwo osób tej samej płci i tak dalej. Szok polega na tym, że księża i biskupi nie pozwalają ludziom chodzić na liturgię i przyjmować komunię bez szczepionki. Boję się o duszę tych pasterzy, którzy nie opamiętają się i nie zaczną pokutować na kolanach. To, co zebrałam ze wszystkich raportów, to nie jest mój wymysł. Grupa globalistów, wszyscy zaangażowani w ten nowy reset, globalną gospodarkę. Jeden światowy porządek, wszystko to wymuszając szczepienie, szczepionkę COVID. Soros, Bill Gates, wszyscy zaangażowani w ten reset, że tak powiem, a Ojciec Święty, papież Franciszek, jest ich duchowym przywódcą. Nie waham się tego powiedzieć, ponieważ nie ujawniam niczego, co nie było we wszystkich wiadomościach w Watykanie i każdym innym miejscu. Chcą kontrolować światową populację, całkowicie nas, mieć nas pod swoją kontrolą. Populacja jest zbyt duża. Nie sądzę, by kiedykolwiek napisano taką powieść grozy, ale to prawda i wierzę w to na 100% i myślę, że nasz czas jest ograniczony. Teraz bardzo ograniczony, aby to panowanie zła, prześladowań, śmierci naprawdę nami zawładnęło. Ponieważ jak słyszeliśmy od wielu, siły zła ogłoszone przez prezydenta Bidena dotyczące jego własnych myśli stają się coraz bardziej niecierpliwe. Nie jesteśmy posłuszni i reagujemy dla nich zbyt wolno. Jesteśmy zbyt powolni, by wkupić się w ich fałszywe oświadczenia. Jesteśmy zbyt powolni, by słuchać ich nakazów. Jesteśmy po prostu zbyt wolni i powstrzymujemy rządy zła. Więc co jest z nami nie tak? Musimy zostać odsunięci, musimy zostać uciszeni, przyznaję. A więc mówię wam, umiłowani, że zbliża się do nas zło, ale myślę, że nie mamy dużo czasu. Nie sądzę nawet, że za kilka miesięcy od teraz doświadczymy czegoś, czego nigdy sobie nie wyobrażaliśmy. Więc teraz jest czas, teraz dzisiaj jest dzień zbawienia. Kiedy słyszycie Jego, Jezusa, głos, nie zatwardzajcie swoich serc. Jeśli opuściłeś dom Ojca, nawróć się. Jeśli jesteś uczestnikiem zła, ślepota wielu naszych biskupów, ich tchórzostwa, ich ślepoty, ich współudziału, nie wszystkich, ale wielu. Kardynałowie odpowiadają za stosunki Watykanu z sodomitami.
Wszyscy aprobują małżeństwa osób tej samej płci i podobne obrzydzenie. To wielkie zło. A wszystko to ma na celu zniszczenie rodziny, którą diabeł chce zniszczyć. A ich plany są jak na razie niewiarygodnie udane. Nie cieszę się, że przypisuję taki sukces wrogowi. Ale złu nie brakuje inteligencji. Brak im dobrego sumienia. Brakuje im w duszach obrazu Boga, który niszczą i pozostaje tylko zło. Bóg również stworzył szatana, ale Bóg nie stworzył niczego złego. Szatan sam stał się diabłem. Nie uspokoi się, dopóki wszyscy nie zjemy zakazanego owocu, dopóki wszyscy nie zostaniemy zaślepieni. Kiedy nie możemy już odróżnić prawdy od fałszu, dobra od zła, czy ze strachu, z pocieszenia, czy z czegoś innego przyjmiemy szczepionkę lub poddamy się czemuś innemu. Tak wielu ludzi, którzy zostali zaszczepieni, myśli, że inni oszaleli z powodu tego, co mówią. Dlaczego nie mielibyśmy zostać uratowani od COVID? Są całkowicie przekonani, zaślepieni, że szczepionka ich uratuje. To może być za dzień, dwa dni, miesiące. To wszystko diabelskie kłamstwa. Drodzy, jeśli słuchacie, jesteście w tym, proszę was o modlitwę do Boga, aby was obudził, abyście otworzyli oczy i uratowali siebie i swoje rodziny. Nie będziesz już mógł podróżować do wielu miejsc bez paszportu COVID, zielonego paszportu itp. A jeśli nie możesz podróżować, miałbyś się zabić czy co? A może twoja rodzina, twoje dzieci, bo nie możesz podróżować? Niedługo będzie jeszcze gorzej. Nie będziemy mogli kupować ani sprzedawać. Nie możemy nic zrobić bez eliksiru. Ludzie pytają, czy to znak bestii? Nie wiem. Nie sądzę, ale jest to trening na znak, który, jak sądzę, wkrótce się pojawi. Wszystko będzie nam zakazane, chyba że wejdziemy w kontakt z diabłem i nie wybierzemy męczeństwa. Myślę, że stanie się to bardzo szybko, moi drodzy. To czas wyboru, którego musimy dokonać dla siebie i swoich bliskich. Nie wiem, gdzie jesteśmy, nie jestem prorokiem, ale uważnie czytam proroctwo. Nie wiem, co ludzie sobie myślą lub mówią. Mówię nie tylko o współczesnych proroctwach, ale o proroctwach zatwierdzonych przez Kościół. Mary Jeheny, biskup Fulton Sheen, ojciec Pio. Nie mamy już czasu, kochani. Nie masz już czasu. A kiedy ktoś na to kaszle, jest tylko dla siebie, stara się tylko zdobyć to, co może, póki idzie. Co mam ci powiedzieć? Niszczysz siebie i swoją rodzinę. Ty wybierasz ścieżkę śmierci. Więc Jezus powiedział, kiedy wrócę, i myślę, że to już niedaleko, będzie jak za dni Noego. Jedli, pili, mówili, co za potop, uspokój się z tym potopem. Zbuntowali się i zostali zniszczeni. Jezus powiedział, że stanie się to, kiedy On przyjdzie, tak jak za dni Noego. Ci, którzy ich ostrzegali, byli wyśmiewani, ale jesteście głupimi ludźmi, jesteście śmiesznymi katolikami, jesteście szaleni. Nie należycie do naszego świata. Tak, nie należymy. Należymy do świata Bożego. I chcemy żyć tak, aby reszta świata, niewierzący, szydercy, zaangażowani w niszczenie życia, mogli się nawrócić.
Chcemy być światłem na tym świecie i musimy być przebiegli. Musimy dbać o rodzinę, którą dał nam Bóg, i o naszych krewnych. A jeśli odrzucasz to, to zdradziłeś Boga i swoje powołanie, i zniszczyłeś swoje dzieci. To bardzo, bardzo ważne.